Łukasz Ciona, portal Sudeckie Fakty, Miedziowe Fakty i Wrocławskie Fakty. Zapraszam na Studio Fakty live jak codziennie o 18:00, a dzisiaj moim gościem jest prezes Zamku Książ, pani Janna Żabska. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry pani prezes. Oczywiście będziemy rozmawiać o tym, że czasy nie są łatwe. Zamek Książ, nasza kochana tutaj budowla, którą dolnoślązacy odwiedzają naprawdę, nie tylko dolnoślązacy, bo i wszyscy Polacy odwiedzają bardzo chętnie i licznie. Przypomnijmy, to jest nawet do 500 000 odwiedzających, a pewnie i więcej, bo te szacunki nigdy nie są być może tak dokładne, jak powinny być. Natomiast no, wielka szkoda, bo teraz już od dłuższego czasu no nie ma ani jednego turysty na zamku. Przypomnę, w zeszłym roku ponad 530 tysięcy. My dokładnie wiemy, bo wiemy to po liczbie sprzedanych biletów, ale faktycznie dzisiejszy widok jest niecodzienny, ale też dla nas bardzo smutny, bo widok pustego przedzamcza, pustego parku, to nikt z żyjących przy zamkowych włościach nie pamięta. No właśnie, ludzie sobie nie zdają sprawy, ale wy tak naprawdę funkcjonujecie bez dotacji. Tak naprawdę to nie jest tak, że ktoś was finansuje z zewnątrz, tylko to, co sobie zarobicie, to tak naprawdę możecie wydać na swoją działalność, więc w tym momencie jesteście no, od swojego źródła dochodu całkowicie pozbawieni, jesteście po prostu tego źródła. No niestety tak, Zamek Książ to jest spółka komunalna. Własnością zamku, znaczy właścicielem zamku jest gmina Wałbrzych. I oczywiście gmina wspiera nas w sytuacjach, kiedy są prowadzone inwestycje i potrzebne są znaczne środki, ale w ostatnich kilku latach spółka była samofinansująca się. To znaczy wszystkie środki, które wypracowaliśmy, inwestowaliśmy w zamek i które nam pozwalały prowadzić naszą działalność, utrzymywać zamek i prowadzić nawet inwestycje. Zeszły rok był dla nas bardzo dobry, dlatego też na początku tego roku przystąpiliśmy do szerokiego frontu inwestycyjnego. Nikt się nie spodziewał takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj i faktycznie jesteśmy kompletnie odcięci od przychodów, a przyszłość jest bardzo niepewna, co bardzo mocno ogranicza nasze funkcjonowanie i nawet prognozowanie na przyszłość, czy w kontekście tego roku, czy w latach następnych. Czym może grozić taka dłuższa przerwa właśnie w odwiedzających, w braku turystów? Czym to może grozić dla was? No, tak jak pan redaktor powiedział, spółka utrzymuje się z przychodów pozyskanych ze sprzedaży biletów, więc brak przychodów, no to brak tak naprawdę możliwości funkcjonowania. Oczywiście korzystamy z tych mechanizmów, które wprowadził polski rząd. Wystąpiliśmy o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Liczymy też na tę poduszkę finansową, którą proponuje Polski Fundusz Rozwoju. Wystąpiliśmy też do naszych partnerów biznesowych do tego, by pewne płatności rozłożyć w czasie, żeby odłożyć spłatę kredytów i tak dalej. To, co robi każdy teraz przedsiębiorstwo, które funkcjonuje, którego dotknęły skutki pandemii. No jednak mam nadzieję, nam udało się uzyskać w zeszłym roku i w działalności poprzednich lat, jak mamy jakieś oszczędności, ale one nie wystarczą na długo, więc tutaj faktycznie pomimo nawet tych narzędzi, które proponuje polski rząd, w dłuższej perspektywie, no to tutaj nasza działalność jest bardzo mocno ograniczona. Ja nie spodziewam się, żeby spółka jako taka przestała w ogóle istnieć, bo Zamek Książ no, stoi od wieków, tak? I on na pewno przetrwa nawet tę pandemię. Pytanie, w jakiej kondycji będzie spółka, która no, od kilku lat była samofinansująca się, tak jak już podkreśliłam, która dzięki wyrobionym pieniądzom mogła inwestować w ten szalenie istotny zabytek, który potrzebuje cały czas tak naprawdę inwestowania, poprawy, konserwacji, renowacji, bo państwo wiecie, że Zamek Książ to 13-wieczna budowla, która była przez wieki rozbudowywana i od wielu, wielu lat nie były prowadzone tam takie prace inwestycyjne, jak w ostatnich 10 lat. No właśnie. A czy myśleliście o takiej akcji jak na przykład Wrocławskie Zoo, które uruchomiło zakup voucherów na przyszłość? Może warto się zwrócić właśnie do społeczności lokalnej, żeby właśnie mogli wykupować sobie albo bilety, albo jakieś wycieczki właśnie naprzód, żeby pomóc właśnie.
Oczywiście taki pomysł, bo jakby jest realizowany. My jesteśmy w tym programie, który zapoczątkowała Dolnośląska Organizacja Turystyczna razem z Urzędem Marszałkowskim, czyli voucher turystyczny. My wszystkie swoje pakiety tam umieściliśmy na stronach internetowych, więc każdy, kto chciałby nas wesprzeć, zapraszamy do tego. My też bardzo spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem od naszych partnerów, naszych turystów, którzy wcześniej bukowali swoje bilety, czy pobyty, czy nawet organizacje swoich imprez okolicznościowych i oni na ten moment nie wycofują swoich zaliczek, czy też nie wycofują się z zamiaru przyjazdu, czy zorganizowania takiej imprezy na Zamku Książ, odkładają to w czasie, no ale nie wiemy, kiedy tak naprawdę będziemy mogli rozpocząć nasze funkcjonowanie. Znaczy z tego, co podaje rząd, no my się kwalifikujemy do tak zwanego drugiego etapu uruchomienia, na co bardzo liczymy. My też w tym okresie nie próżnujemy, bo raz, że prowadzone są jeszcze prace remontowe, prace konserwacyjne, ale także my przystosujemy się do nowego modelu biznesowego i nowego modelu funkcjonowania zamku. Tak jak to zresztą teraz widać w innych instytucjach publicznych, gdzie spotyka się masa ludzi, ten reżim sanitarny musi być zachowany i my też teraz przez te ostatnie tygodnie, miesiąc praktycznie czyściliśmy zamek, dezynfekowaliśmy wszystko, co się da i wprowadzamy w życie nowe procedury, które mam nadzieję ułatwią nam, a przede wszystkim naszym turystom ułatwią zwiedzanie, ale też będą czuli się bezpiecznie i daleko od tego, który teraz paraliżuje cały świat. Pani prezes, może żeby zachęcić jeszcze do tego, jak już będzie można wreszcie Zamek Książ odwiedzić, co się udało zrobić w ostatnich może dwóch latach? Co było takim dla Was najważniejszym przedsięwzięciem? Wiemy o podziemiach, ale proszę opowiedzieć, żeby zachęcić właśnie, żeby ludzie mogli przyjść i cieszyć się tą naszą perłą na Dolnym Śląsku. Tak jak powiedziałam, my prowadzimy inwestycje non-stop tak naprawdę na zamku, więc ktoś, kto był parę lat temu, a mówiąc parę, to tak jak nawet pan redaktor tutaj wspomniał, te dwa lata, tak, to teraz przyjeżdżając do zamku bardzo mocno by się zdziwił, widząc to, jakie zmiany zaszły na Zamku Książ. Przede wszystkim te wspomniane podziemia, to ponad dwa lata temu otwieraliśmy w październiku podziemia Zamku Książ. Teraz tak naprawdę zeszły rok to też był bardzo dobry rok dla Wałbrzyskich, znaczy dla podziemi pod zamkiem. Ale to nie tylko, dlatego że myśmy mieli co prawda do końca marca, czyli do połowy marca, kiedy jeszcze funkcjonował zamek, ogrody światła, które cieszyły się ogromną popularnością. Teraz tarasy zmodyfikowane, to znaczy na tarasach można zobaczyć zupełnie poddane konserwacji dwie nowe, czy dwie fontanny, które kompletnie zmieniły swoje oblicza. Są też prowadzone prace w ogrodach przy mauzoleum, tam zupełnie nowe nasadzenia, ale kompletnie nowe pola widokowe. Co więcej, powstaje pawilon powitalny, który mam nadzieję zostanie w tym sezonie ukończony. To miejsce dla naszych turystów, to miejsce, którego bardzo brakowało w Zamku Książ. Przy takiej liczbie turystów, która nas odwiedzała, konieczne było wybudowanie takiego pawilonu, gdzie turysta będzie mógł zakupić bilet i spokojnie udać się do zamku. Ten pawilon już jest na ukończeniu. Ponadto całe trzecie piętro powstała zupełnie nowa amfilada do zwiedzania. Poza tym na drugim i na pierwszym piętrze razem we współpracy z Muzeum Narodowym powstawały nowe przestrzenie. Kolekcje z Hochbergów wracały z magazynów Muzeum Narodowego na Zamek Książ. Teraz też pracujemy nad kompletnie nową przestrzenią, która nie była do tej pory udostępniana turystom. Ponadto zostały poddane metamorfozie i renowacji sala kinowa, która nie była na co dzień udostępniona turystom, no bo nie wyglądała zbyt okazale. Teraz po renowacji bardzo cieszy oko i można to oglądać na naszych portalach społecznościowych. Tam prezentujemy najnowsze fotografie. Nie możemy się pochwalić na żywo, to przynajmniej w ten sposób wirtualnie utrzymujemy turystami. Powstał zupełnie nowe pomieszczenie, czyli miejsce Atelier Daisy. Miejsce, o którym się mówi, że to miejsce z najpiękniejszym widokiem Zamku Książ. Powstał pokój dżentelmena. To także zupełnie nowa przestrzeń. Zostały wymienione okna na pierwszym piętrze. To również zmieniło zupełnie estetykę zamku. Odsłoniło pewne fragmenty, których do tej pory turysta przychodził nie oglądając tego. Więc tak naprawdę tych miejsc, tego co nowego się pojawiło w ostatnich dwóch latach, można non-stop wymieniać i na pewno zaskoczymy wiele osób, które do nas przyjedzie i które nie były
dawna, bo nawet bym zaryzykowała w ostatnim pół roku dla turysty, który przyjedzie teraz, zobaczy, co się zmieniło w zamku, to będzie mile zaskoczony. No ja polecam szczególnie podziemia, bo rzeczywiście przygotowywałem i tam relacje na żywo dla stacji telewizyjnych i przygotowywałem również materiały, także naprawdę fajna ekspozycja, nowoczesna i to muszę powiedzieć, bo o tym przekonałem się na własnej skórze. Oczywiście zachęcamy do pytań tutaj do pani prezes. Ja cały czas kątem oka patrzę na mojego laptopa, także serdecznie zachęcamy do pytań, do komentarzy. Pani prezes, a jaka jest pani misja jako prezes właśnie zamku i czy w zamku można się zakochać i czy to już u pani się wydarzyło właśnie? No bo w sumie zarządzając jakimś miejscem można powiedzieć, że trzeba się w nim zakochać. Nawet taki jeden z pan, który zajmuje się kotkami u was na zamku książ, w naszym materiale u mojego redakcyjnego kolegi i przyjaciela Darka Nowakowskiego mówi, że trzeba mieć duszę, tak? Do tego miejsca i do tych rezydentów kilkudziesięciu kocich u was. Tak, koty to jest symbol Zamku Książ. To są nasi tak naprawdę mieszkańcy, no bo nie chciałabym to powiedzieć goście, ale mieszkańcy, tak. Mieszkańcy od lat zamku, którzy strzegą, a teraz bardzo mocno stęsknili się za turystami, bo to nie jest zbyt częsty widok, jak ogląda się kota, który podchodzi, bo one raczej to są dzikie koty, trzeba o tym pamiętać, to nie są domowione koty. Tak. I teraz, kiedy one widzą człowieka i podchodzą do niego, to naprawdę to jest rzadki widok. A wracając do pana pytania, to raczej trzeba kochać miejsce, w którym się żyje i w którym się mieszka od lat, czyli ja kocham przede wszystkim Wałbrzych, bo to jest moje miasto i ten potencjał, który to miasto ma. Tak jak wcześniej w Starej Kopalni, czy pracując dla Urzędu Miejskiego, czy teraz w Zamku Książ, cieszę się, że mogę dzielić się swoją pasją i miłością do tego miejsca z innymi ludźmi i ukazywać to piękno. I wydaje mi się, że to jest cały klucz do sukcesu, czyli robić coś z pasją i z miłością do miejsca i to nie ma znaczenia, czy to jest zamek książ, czy to jest Stara Kopalnia, to jest po prostu mój Wałbrzych, zielony, piękny, który pięknieje z roku na rok i do którego też bardzo serdecznie zapraszam, nie tylko do zamku, ale żeby odkrywać cały Wałbrzych, jego atrakcje. No bo właśnie, bo to jest też ważne, żeby przełamywać wszelkie stereotypy, bo przez lata Wałbrzych w ogóle kojarzył się z takim jądrem ciemności Polski, tak? Ludzie się bali, nie wiem, wytykali to miasto, a może warto region, właśnie ja bym powiedział, że szerzej, tak? Region Sudetów pokazać właśnie od tej dobrej strony właśnie. No my też nazywamy się między innymi Sudeckie Fakty właśnie po to, żeby pokazywać dobre przykłady, jak region fajnie się rozwija i w jakiś sposób musi to ze sobą korelować, tak? Czyli to jest taka walka, można powiedzieć, codzienna, żeby odczarować ten Wałbrzych i ten region, tak? Czyli zgadzam się z osobności, bo ja również pełnię w taką społeczną funkcję prezesa lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej, czyli to, o czym pan mówi, czyli ten cały region, który to południe Dolnego Śląska, który nie jest odkryte przez nawet Dolnoślązaków, zaryzykuje, że wielu wrocławian nie zna wielu takich uroczych, naprawdę nawet by się nie spodziewali, że takie miejsca na Dolnym Śląsku są, a one są. A teraz zwłaszcza po tej pandemii, gdzie tak naprawdę będziemy doceniać miejsca zielone, gdzie będziemy doceniać miejsca, które nie są tak bardzo, jakby powiedzieć, oblegane turystycznie, gdzie będzie można znaleźć swoją przestrzeń, gdzie będzie można oddychać pełną piersią w czystym, pięknym powietrzu, w okolicy gór zieleni, to właśnie południe Dolnego Śląska jest idealne. I tutaj region aglomeracji wałbrzyskiej, tutaj gminy ościenne mają tyle do zaoferowania. Przepiękne widoki, fantastyczna kuchnia regionalna, fantastyczne miejsca, gdzie można naprawdę spędzić cudownie czas. I z dala tak naprawdę od tłumów turystów, które mamy w innych tak bardzo popularnych miejscach turystycznych w Polsce. Więc wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Jak już teraz będzie po tej pandemii, zwłaszcza w okresie, kiedy będziecie się Państwo zastanawiać, gdzie spędzić swój urlop, zapraszam tutaj na tereny południa Dolnego Śląska, do aglomeracji wałbrzyskiej, nie tylko do Wałbrzycha, tutaj w okolice, dlatego że znajdziecie Państwo naprawdę miejsca, o których moglibyście tylko pomarzyć, a nie wiecie, jak macie je blisko w zasięgu wzroku i zasięgu kieszeni również. Powiem też o akcji, którą rozpoczęliśmy na ramach naszej lokalnej organizacji turystycznej, to znaczy zrobiliśmy taką akcję, która się odbija bardzo szerokim echem. Ja tutaj dziękuję wszystkim swoim partnerom.
to akcja Aglomeracja Wałbrzyska dla Medyka. To znaczy postanowiliśmy podziękować w ten sposób tutaj jako osoby, które reprezentują podmioty czy też gminy na terenie południa Dolnego Śląska, podziękować medykom, czyli tym bohaterom, którzy codziennie walczą na froncie z wirusem, że już w momencie, kiedy tę wojnę wygramy, a wierzę, że wygramy, musimy, będą musieli tak naprawdę odpocząć i chcemy im zagwarantować taki fantastyczny czas, nie tylko dla nich, ale również dla ich rodzin, które teraz też cierpią z tego, że te osoby cały czas pracują i są z dala od swoich najbliższych, żeby po tym wszystkim mogli odpocząć, czy też na Dolnym Śląsku, czy też tutaj właśnie na aglomeracji wałbrzyskiej. I wiele naszych instytucji i tak jak powiedziałam, partnerów biznesowych zadeklarowało od razu chęć podzielenia się tym. Mimo że dla nas, jako branży turystycznej, jest to najtrudniejszy okres i my jako branża dostaliśmy bardzo mocno i odczuwamy skutki bardzo negatywne tej całej pandemii, aczkolwiek jesteśmy skorzy do dzielenia się i do podziękowania tym, którzy walczą o nasze życie i zdrowie. I dlatego też tutaj wiemy, że jakby ta oferta nasza turystyczna, czyli darmowych pobytów, wejść, czy nawet obiadów dla medyków tutaj na południu Dolnego Śląska, czy spotka się z ciepłym przyjęciem. Ja też prowadzę rozmowy z innymi lokalnymi organizacjami turystycznymi, żeby stworzyć taką bazę, wspólną bazę voucherów takich bezpłatnych dla medyków. I żeby sami medycy decydowali, gdzie chcieliby spędzać ten czas, żeby oni spędzili go na pewno w Polsce, poznawali Polskę jako piękny kraj i te regiony, których do tej pory, do których nie jeździli, mówię o mniejszych miejscowościach turystycznych, które nie są jeszcze tak rozpoznane, ale właśnie których wartość teraz będzie nie do przecenienia po pandemii, bo będziemy zupełnie inaczej, innymi kryteriami się kierować, jak będziemy wybierać swój urlop czy miejsce urlopowe. Pani prezes, a czy zamek Książ może stać się nowym symbolem Wałbrzycha? Do tej pory były to szyby kopalniane, tak? To być może właśnie uda się taki symbol wykreować, trochę przyjemniejszy, trochę bardziej nawiązujący do historii, do tradycji. Ja zaryzykuję twierdzenie, że chyba jakby zamek już jest takim symbolem Wałbrzycha. To na pewno stało się dzięki słynnej historii Złotego Pociągu. Oj tak. Bo to zmieniło kompletnie wizerunek Wałbrzycha, miasta. Wiele osób z zaciekawieniem zaczęło przyjeżdżać do naszego miasta i go odkrywać. I faktycznie ja wielokrotnie spotkałam się z takimi opiniami, że ludzie byli dawno, bo kojarzył im się nieco ciekawie, tak jak tutaj pan redaktor powiedział. Tak. Nieciekawymi skojarzeniami, a po tym jak przyjechali przy okazji Złotego Pociągu, a było to prawie 5 lat temu, no to zmienili o tym zdanie. A proszę mi wierzyć, w ostatnich 5 latach Wałbrzych zmienił się jeszcze bardziej. Co więcej, teraz trwa ogromna inwestycja, największa inwestycja po II wojnie światowej w Wałbrzychu, czyli budowa obwodnicy. To miasto praktycznie zmienia się z dnia na dzień. Ja sama, która tutaj całe życie praktycznie spędziłam, no poza studiami, które spędziłam we Wrocławiu, to też doceniam to, jakie piękne widoki się odkrywają i ta obwodnica na pewno też spowoduje zupełnie nowy obraz dla samych nas tutaj, lokalsów, więc tym bardziej zachęcam do przyjazdu do Wałbrzycha, do aglomeracji wałbrzyskiej. No właśnie, mamy od razu komentarz tutaj naszego internauty, pan Czesław Korman pisze, super, nareszcie ktoś zacznie reklamować nasz region, byłe województwo wałbrzyskie. Ja myślę, że możemy nawet szerzej porozmawiać tak, że rzeczywiście przez słabość mediów lokalnych, powiem więcej, przez słabość mediów regionalnych trudno jest się promować pewnym miastom oddalonym od Wrocławia tak naprawdę. Bardzo często media, powiedziałbym, regionalne są wrocławiocentryczne, tak? W związku z tym pewne wasze ciekawe inicjatywy siłą rzeczy przemijają, nie są pokazywane. A szkoda, na pewno warto budować coś nowego w tym zakresie, tak mi się wydaje. To na pewno tak, aczkolwiek wydaje mi się, że pozycja, którą ma Zamek Książ i też idea, która służyła powstaniu lokalnej organizacji turystycznej i tak naprawdę w oparciu o to, by taką siłą napędową tej reklamy regionu właśnie był Zamek Książ, służy temu, żeby dotrzeć do tego mainstreamu mediowego, co nie jest na pewno łatwe, ale jak ktoś już skieruje oczy na Zamek Książ, to wtedy też doceni i zobaczy, jak zielono i pięknie jest w naszym regionie i będzie chciał oglądać więcej. I my to widzimy, bo
W ostatnich latach ta liczba turystów zwiększała się i to bardzo, bardzo wysoko. My nawet w zeszłym roku ponad 20% zwiększyliśmy liczbę turystów w Zamku Książ. To naprawdę bardzo imponujący wynik, patrząc nawet na statystyki krajowe, bo to było około 5%. To proszę zobaczyć, jak wysoka była ta, jaki wysoki był ten przyrost. Tym bardziej nam jest szkoda i tym bardziej żałujemy i smutny dla nas jest ten czas obecnie, bo tak jak powiedziałam, pierwsze dwa miesiące tego roku były dla nas bardzo, bardzo obiecujące, a mamy tyle pomysłów, tyle projektów, które już rozpoczęliśmy, które musieliśmy wstrzymać na czas trwania pandemii. Tak naprawdę no, niepewna jest ich finalizacja, ale mam nadzieję, ja wierzę w to głęboko, że pozwoli nam ten już niedługo wrócić do normalności, że wygramy to i będziemy jeszcze silniejsi, a turyści, którzy na pewno będą no, zmuszeni tak naprawdę pozostawać w Polsce, wybiorą przede wszystkim południe Dolnego Śląska, w ogóle Dolny Śląsk, ale szczególnie południe Dolnego Śląska, które odkryją na nowo i przy tym oczywiście Zamek Książ. Tak jest, jako miejsce swojego urlopu są kolejne pytania ciekawe. Zamek Królewski, Wawel i Książ. Czy to jest trójkąt najpiękniejszych zamków w Polsce i czy jest możliwość utworzenia, pyta internauta, polskiej sieci zamków, aby zagraniczni turyści mogli być, że tak powiem, przekazywani dalej? No i są też podobne pałace w regionie, jak na przykład pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Też fajna idea, żeby rzeczywiście w jakiś sposób stworzyć taką unię zamków regionalnych. Ja wiem, że takie inicjatywy były wcześniej. Faktycznie Zamek Książ, to tak dla Państwa wiedzy, to jest trzeci zamek co do wielkości w Polsce, czyli po Malborku i po Wawelu. Aczkolwiek wtedy na tamtym etapie jakby nie było woli, nawet nie ze strony Zamku Książ, bo to chyba nawet Zamek Książ był inicjatorem takiej unii zamków, ale z innych zamków, że to niekoniecznie każdy wolał pójść w swoją stronę. A dlatego, szkoda. Że inicjatywa tutaj lokalna, inicjatywa dolnośląska, bo przypomnę, że również Dolnośląska Organizacja Turystyczna, która funkcjonuje, ma szlak zamków i pałaców tutaj na Dolnym Śląsku i w ramach tej współpracy bardzo, bardzo dobrze współpracujemy. Tutaj pozdrowienia dla dyrektora Papiernika. Również funkcjonujemy w ramach turystycznej trzynastki i funkcjonujemy w ramach naszego lotu, czyli to jest pewnego rodzaju stowarzyszenie właśnie podmiotów turystycznych, w tym zamków różnych, w tym pałaców, no, współpracujemy z tymi, którzy chcą współpracować. Inaczej się nie da. Tutaj nikogo formalnie się nie zmusi do współpracy. Jeżeli się jej nie chce, to nic z tego nie wyjdzie. Więc dlatego też opieramy się na partnerach, którzy chcą z nami współpracować, którzy widzą przede wszystkim z tego korzyści, ale jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, na nowe propozycje. Powiem też tak, że w kontekście takiej międzynarodowej współpracy, no teraz to będzie zupełnie trudne. I bym powiedziała, będzie stanowiło ogromne wyzwanie, więc tym bardziej tutaj lokalnie, krajowo łączyć się czy wejść razem w stowarzyszenie będzie po prostu łatwiej. A czy Zamek Książ współpracuje na przykład z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną, gdzie tam jest sporo właśnie globalnych firm? Czy jest taki właśnie przepływ, jak to wygląda? Znaczy współpracujemy oczywiście tutaj z biznesem, dlatego że Zamek Książ to nie tylko atrakcja turystyczna, ale również z centrum kongresowo-biznesowe. Mamy też hotel, który funkcjonuje na terenie w ogóle Zamku Książ. Tak naprawdę są trzy różne hotele, w tym największy należący do spółki. I ta baza pozwala na pewno na wykorzystanie tego potencjału dla firm w strefie ekonomicznej. Tutaj przez wiele, wiele lat taka współpraca była, czy też z poszczególnymi firmami, czy w ogóle z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. No, liczymy też na to, że po tym kryzysie również do tego wrócimy, bo ta baza jest najbliżej tak samo strefy ekonomicznej. Jesteśmy bardzo bliskim sąsiadem strefy ekonomicznej, więc zresztą ze strefy widać wieżę zamkową. I mam nadzieję, że po tej pandemii ta współpraca będzie jeszcze silniejsza. No właśnie, pani prezes, a już tak na koniec, bo zawsze prosimy o coś optymistycznego dla naszych internautów, widzów. Wiemy o tym, że czasy nie są łatwe. Co mogłaby pani od siebie właśnie powiedzieć naszym internautom strapionym, którzy no na przykład na pewno chcieliby na urlop pojechać i zwiedzić zamek, jakieś inne miejsce fajne na Dolnym Śląsku. Co można im powiedzieć w tych trudnych czasach, w trudnych momentach?
Ja powiem tak, ten okres pandemii to też moment, kiedy natura się odradza, a widać to przepięknie w Zamku Książ, bo bardzo często się mówi, że zamek trzeba do zamku trzeba przyjechać w każdą porę roku, bo on zupełnie inaczej wygląda. Teraz wiosna się budzi, zielenią się drzewa, cała roślinność budzi się do życia i to jest przepiękny, przepiękny widok, tak naprawdę taki budzący nadzieję i to, że będzie jeszcze pięknie, będzie normalnie. Jak w piosence. Będzie jeszcze pięknie i normalnie. I my jakby pracujemy tak, jakbyśmy mieli za chwilkę otworzyć nasze bramy dla turystów, a wierzymy, że to naprawdę nastąpi bardzo, bardzo szybko. Więc zachęcam do przyjazdu, bo teraz jak Państwa nie było, to myśmy naprawdę ciężko pracowali. Myśmy się nie zamykali w domu, tylko oczywiście z zachowaniem dystansów i wszelkiego rygoru sanitarnego pracowaliśmy na zamku i mam nadzieję, że Państwo to docenią i przede wszystkim no, zobaczycie już niedługo kwitnące rododendrony. To pozwoli nam chyba zapomnieć o tych trudach, jednak pozwoli jasno patrzeć w przyszłość, czego sobie i Państwu przede wszystkim życzę. Tak jest, to bardzo ważne przesłanie. Prezes Anna Żabska, prezes Zamku Książ, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. No i co? I zachęcamy do współpracy właśnie z Sudeckimi Faktami. Będziemy na zamku, będziemy relacjonować, mamy nadzieję, już pełny zamek turystów, bo o to w tym wszystkim chodzi. Zgadzam się. Zapraszam serdecznie do zamku, do Wałbrzycha, do aglomeracji Wałbrzyskiej na Dolny Śląsk. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Ja już żegnam naszych internautów, naszych widzów. Zapraszam do portalu Miedziowe Fakty, Sudeckie Fakty i Wrocławskie Fakty. Jesteśmy na całym Dolnym Śląsku i będziemy cały czas zapraszamy do lajkowania naszego fanpage'a na Facebooku, subskrypcji kanału i oglądania naszych codziennych live'ów. Do zobaczenia. Program prowadził dla Państwa Łukasz.